Pierwszym z objawów tego, że malborska cukrownia rozpoczęła pracę, jest zapach oraz biały dym, jaki wydobywa się z komina fabryki cukru. Z nieoficjalnych informacji, jakie napływały do naszej redakcji, wynika, że doszło do awarii turbiny, co wstrzymało pracę cukrowni. Już w poniedziałek porozmawiamy na ten temat z dyrektorem zakładu Mariuszem Kazimierczakiem, który opowie o przyczynach opóźnienia w produkcji cukru. TV Malbork. TV Regionalna 24.pl. Co my tu kręcimy?